Witajcie w rodzinie Love Dog, miejscu, które uczy, wspiera i wychowuje razem z Wami wszystkie psiaki. Ja mam na imię Paulina, a to jest Baki. Razem odkrywamy przed Wami pieski świat. Baki nie miał zacieków, gdy brałam go z hodowli. Nie miał również zacieków, gdy skończył 5 miesięcy. Myślałam zatem, że jest to kwestia czystości genów i czystości rasy. Niestety, nic bardziej mylnego. Niewłaściwa pielęgnacja tej wrażliwej strefy wokół oczu u psa skutkowała tym, że również mój idealny bakuś dostał brunatne zacieki. Czym w zasadzie są, skąd się biorą i jak się ich pozbyć? O tym dzisiejszy film. Zacznijmy od tego, że tak jak my mamy łzy, tak samo psy również łzawią i jest to zupełnie fizjologiczny, normalny stan. Musimy zatem mieć się na baczności, aby szybko wyczuć, kiedy pojawi się objaw choroby. Małe rasy psów w szczególności potrzebują pielęgnacji tej wrażliwej strefy. Dlatego bardzo ważne jest, aby codziennie, tak dobrze słyszeliście, codziennie oczyszczać te wrażliwe okolice oczu. W przeciwnym razie nasz piesek szybko nabawi się brunatnych zacieków, co będzie objawem choroby. Jeśli chodzi o pielęgnację psiego oka, bardzo ważna jest tutaj profilaktyka. Przyczyn brunatnych zacieków może być naprawdę bardzo wiele, ale na początek warto wyeliminować te najprostsze przyczyny. Jeśli Twój pies jest mały i właśnie wychodzą mu stałe ząbki, może to być prawdopodobna przyczyna pojawiających się brunatnych zacieków, ponieważ nasze pieski wówczas w tym okresie łzawią więcej. Bardzo często radzi się również właścicielom maltańczyków, aby wyeliminowali z diety psa drób i zboża, ponieważ często są przyczyną alergii, która skutkuje większym łzawieniem, a przez to pojawieniem się tych brunatnych zacieków. Warto również dokładnie obejrzeć oczy psa, ponieważ wrastające włoski mogą znacząco podrażniać te okolice, wzmagając łzawienie, a tym samym powodując wystąpienie brunatnych zacieków. Niewłaściwa pielęgnacja sprawia, że te wrażliwe okolice wokół oczu, które nie są osuszane, stają się idealnym miejscem do rozwoju bakterii czy grzybów. Upewnijcie się także, czy w Waszej okolicy nie ma przypadkiem słuczki, która ma cieczkę, ponieważ taka sytuacja również może wzmagać łzawienie, zwłaszcza u piesków. Jeśli wymienione przeze mnie wcześniej przyczyny zostały przez Was wyeliminowane, a Wasz pies nadal ma brunatne zacieki, to jest to dla Was jasny sygnał, że musicie udać się do weterynarza. Może to bowiem oznaczać, że Wasz pies ma zatkane kanaliki łzowe lub zatkane gruczoły okołoodbytowe lub że w oku toczy się infekcja bakteryjna lub grzybicza i konieczne jest podanie antybiotyku. Odpowiednia pielęgnacja psiego oka to klucz do wyeliminowania zacieków po znalezieniu przyczyny. Skąd się bowiem biorą wrastające włoski czy rozwój bakterii? Z niewłaściwej pielęgnacji tej wrażliwej strefy wokół oczu. Nasza pielęgnacja składa się z kilku etapów. Na początku musimy zmoczyć strefę pod oczami przegotowaną wodą. Robię to takim wacikiem bezpyłkowym i niech Wam do głowy nie przyjdzie użyć takich zwykłych wacików kosmetycznych do demakijażu lub co gorsze waty. Wiesz, co się może stać? Małe, delikatne włoski z tych mięciutkich materiałów mogą dostać się do psiego oka. Kolejnym krokiem jest przeczesanie włosków. Gdy miejsca pod oczami są mokre, w ruch wówczas idzie taki specjalny grzebyk, którym przeczesuje sierść przy oczach, przy okazji pozbywając się czarnych śpioszków. Pamiętaj koniecznie o tym, by ten grzebyczek regularnie czyścić i dezynfekować. Ostatnim już krokiem jest osuszenie tych wrażliwych miejsc pod oczami. Zwykle kolejnym czystym i suchym wacikiem osuszam włoski przy oczach. To jest bardzo ważny krok, ponieważ mokre, wilgotne miejsca to arcywarunki dla rozwoju bakterii. Raz na tydzień czy dwa przemywam przed osuszaniem specjalnym płynem, który dodatkowo wysusza. Dlatego staram się nie używać go zbyt często, ponieważ zawiera kwas borowy. Ważne jest też, aby ten płyn z kwasem borowym nie dostał się do psiego oka.
Jeśli szczególnie interesują Was jakieś określone aspekty dotyczące psiej pielęgnacji, koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzach pod filmem. Pod filmem znajdziecie również linki do naszych mediów społecznościowych, do Instagrama, Facebooka czy sklepu internetowego. Zachęcamy Was do subskrybowania tego kanału, klikajcie łapki w górę i już niedługo zobaczymy się w kolejnym filmie.